Mamy bardzo fajny hotel w centrum miasta, jak widoki widzieliście, no ale jest on kosztem śniadania, więc zabrałem wszystkich naszych uczestników na śniadanie lokalne. Wszyscy w jednakowych koszulkach świetnie wyglądają na tym targu. Jest fajnie, bo smacznie. Zaraz zobaczymy, co tutaj chłopaki jedzą. Dawid, what did you order? Alright, what is the chocolate? Where is? What it explain? Ah no, well this chocolate is one of the best drinks that we have in the country of Mexico. This is with water, water and chocolate. And I mean, you have to come here just to taste a little bit of this. Mamy paradę, rzucają cukierki, a dzieciaki zbierają. Proszę bardzo. Góra Monte Alban, którą widzimy, była ścinana przez 100 lat, plus trzeba doliczyć czas, który był poświęcony, żeby ją wybudować. Góra została wybrana dlatego, że dookoła, jak widzicie, widać wzgórza i to był centralny punkt łączący też jej trzy kaniony. Wyobraźcie sobie, cztery pokolenia musiały kopać tak, aby wyrównać cały teren. Różnica między Teotihuacana a Monte Alban jest taka, że tutaj jakby układano to z cegieł, zrzeźbiono z kamienia cegły. Jesteśmy w dzielnicy murali i tu murale z okazji Dnia Święta Zmarłych. Mamy zwierzęta, kościotrupy. Te murale są malowane specjalnie na daną okazję, więc po Święcie Zmarłych będą przemalowane. Idziemy w środkiem ulicy. Wieczór Państwu, zdejmuję kapelusz, poprawiam włosy i będę malowany. Proszę bardzo, przebieramy się na Święto Zmarłych. Jestem czerwony, bo byliśmy w Monte Alban, sakramencko nas piekło. Malowanie twarzy, zaczynamy. Malujemy się na Święto Zmarłych. Wypada się pomalować, przebrać. Ja przebrałem się za... nie wiem kogo. Ale zanim pójdziemy na cmentarz, się umalujemy. Kapelusz, laska. Cała grupa się maluje. Myślę, że będziemy fajnie wyglądać. Y el calor de otro amor, de otro amor.
Man, do it! Try it! Jesteśmy w Tule, na rynku, markecie, w takiej strefie, gdzie można zamawiać przeróżne potrawy. Teraz tak, jeśli zamawiamy u tej pani, to musimy usiąść tu. Czy u tamtej, no to na stoliku obok. I tak w kółko. Tutaj grupa je, fajnie. Tu jakiś grajek, podejdziemy coś tam nagrać. Opiłem się soku chyba z litrem, z pomarańczy. Ale po tym temazcalu wszyscy spali. Jest taki relaks, takie oczyszczenie duszy i ciała. Ale chyba bardziej dłuższy mam wrażenie. Naprawdę. Na tym temazcalu to była taka sytuacja, że kobieta nas nie znała, ta szamanka, ta, co prowadziła całą sesję, kompletnie. I o każdym coś powiedziała, o każdym. I każdy z uczestników stwierdził, że o wszystkim powiedziała prawdę. Niesłychana sprawa. Siedzieliśmy 2 godziny no, w tej saunie, powiedzmy, z tą szamanką, prawie 2. I każdy czuje się zupełnie inaczej, więc wiecie, czy wierzycie w takie rzeczy, czy nie? Naprawdę było to relaksacyjne i warto z tego skorzystać. Temazcal, wow. To jest drugi raz w tym życiu uczestniczyłem. Nawet tutaj Pakalito, Dawid, który nas tu oprowadzał, to mówił, że był pierwszy raz i czuje ogromną różnicę. Dlatego ten temazcal jest naprawdę fajną rzeczą do robienia. Okrąg drzewa w Tule to 45 metrów. Kiedy drzewo zaczęło schnąć z powodu braku wody, doprowadzono kanalizę do tego drzewa. Wodociąg, nie kanalizę, wodociąg, aby nawodnić drzewo. Piękne, ogromne drzewo. A, lubię to. Dalszą część podróży spędzam tutaj koło pana kapitana, tu jest reszta grupy. Michelada, tylko że właśnie taka michelada to miało być, to jest piwo z sokiem pomidorowym, a tutaj miało być sok pomidorowy, ale wlali coś innego i miał być pomidorowy. No i w końcu mnie wlali tam. Nie lubię tego soku, więc nawet nie zgłaszałem, by oddać z powrotem. No i jedziemy, no Canyon Suminero to najpiękniejsze miejsce, mi się wydaje, jakie w życiu widziałem. Dzisiaj pogoda nie sprzyja, jest troszeczkę za zimno, ale tak jest pięknie. Tak jest pięknie. Zdrowa. Śniadanie trwa w takich klimatach. Fantastyczny poranek w San Cristóbal de las Casas, jednym z moich tych ulubionych miast w Meksyku. Bardzo wszystko tutaj fajnie poorganizowane. Dobra, idę, bo muszę zapłacić. Dobra, zaraz wam pokażę. Już wam pokazuję, co tu się dzieje za dnia. Szerszy kadr. Miasto ożywa pomalutku. Tu jest kawka. O, tu jest pięknie. Taka sytuacja, że jedyne drogi, które prowadzą do miejsca w hotelu, w którym jesteśmy, to są dwie. Jedna jest zalana wodą, drugie jest korki też pozamykane, jakieś tam protesty czy cokolwiek to jest. I żeby gdziekolwiek zakręcić, mamy 400 metrów, co i tak nam niewiele da. Żeby to objechać, byśmy musieli wracać i jechać, nie wiem, ile jest 100 kilometrów. Ale duch w narodzie jest, ekipa się dobrze bawi. O, tak jest. I generalnie spędzimy tu parę godzin. Jak widzicie, jest wesoło.
mamy co jeść, mamy co pić, fajne krzaczki są obok, żeby zrobić siku. Nawet panie już przetestowały, przetestowaliśmy jak zasłaniać, żeby się mogły załatwić. Jest wszystko dobrze, więc jedziemy. No, przeszliśmy, sprawdziliśmy co się da, porozmawialiśmy z kierowcami, no i taka sytuacja. Z drugiej strony, jak często mamy okazję postać w korku na autostradzie w Meksyku. Jedziemy do domu. 13 dni w Meksyku. Wystarczy. Było pięknie. Teraz regeneracja i zaraz Kambodża. Muszę powiedzieć, że był to jeden z lepszych wyjazdów, na jakim byłem. W szczególności w Meksyku. Wcześniej też dobrze się bawiłem, no ale w tym, podczas tego wyjazdu naprawdę było bardzo fajnie. I mam nadzieję, że do Meksyku szybko wrócę z wycieczką. No, w przyszłym roku na pewno będę organizował kolejny wyjazd na Święto Zmarłych, więc mam nadzieję, że zabierzecie się ze mną, aby poprzeżywać trochę to, co tutaj pokazałem w krótkim materiale. No wiecie, jadąc z grupą nie ma czasu, żeby dużo wprowadzać, więc staram się wam tylko jakieś tam pojedyncze wątki gdzieś przedstawiać, abyście wciąż byli ze mną na kanale. Ja już wróciłem z Kambodży, tam materiału zbyt wiele nie nagrałem, nic nowego co w roku poprzednim, ale zaraz wyjeżdżam do Korei i Wietnamu i tam myślę będzie o czym nagrywać, bo jeszcze o tym, o Korei na moim kanale nie rozmawiałem, no i o tych miejscach, w których byłem w Wietnamie, w których będę, też jeszcze nie byłem, kręcąc mój kanał na YouTubie, więc myślę, że to was może zainteresować. MM w podróży, dużo zdrowia, dużo zdrowia.